Hej, z tej strony Justyna. Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku coś specjalnie dla wszystkich fanów Equestria Girls. Mam dla Was Twilight Sparkle z serii Rainbow Rocks. Lalka jest od firmy Hasbro, przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia. Z najnowszym filmem Rainbow Rocks, z serii oczywiście Equestria Girls, będziemy mogli zapoznać się już pod koniec września 2014 roku. W tym filmie zostanie przedstawiony pojedynek zespołów na konkursie talentów w liceum Canterlot. Twilight Sparkle i jej przyjaciółki będą musiały zmierzyć się z zespołem Adagio Dazzle, The Dazzlings. W tym wydaniu Twilight Sparkle ma oczywiście piękne, długie, fioletowe włosy, ale możemy tutaj dostrzec również piękne, żółte oraz różowe pasemka. Spod spodu mamy o wiele dłuższy kosmyk, który może sugerować nam ogon z wersji kucyka i który może służyć nam do tworzenia pięknych fryzur. Włosy oczywiście są proste, są bardzo długie. Z przodu mamy również prostą grzywkę. Dodatkowo na włosach widzimy opaskę, jest ona w kolorze srebrnym. Składa się z trzech części, każda z nich ozdobiona jest gwiazdkami. Po bokach również mamy gwiazdki, które służyć mogą jako słuchawki. A dodatkowo z lewej strony jest mikrofon. Twarz Twilight ozdobiona jest naprawdę niezwykłym makijażem. Na prawym oku widzimy różową gwiazdkę. Jej usta są w kolorze fuksji. Oczywiście jej cera jest w kolorze fioletowym. Z włosów wystają także uszy. Twilight ma na sobie niesamowitą kreację. U góry mamy różowy top ze srebrnymi elementami. Lewy rękawek wygląda troszeczkę jak część zbroi. Mamy tutaj kolce, a także wystające części. Dodatkowo na różowym topie mamy też pasek z ćwiekami, a z tyłu znajdziemy urocze fioletowe skrzydełka, które sugerują nam oczywiście, że Twilight jako kucyk była alikornem. Spódniczka składa się z trzech części. Mamy tutaj fioletową gumową część, która ozdobiona jest gwiazdkami. Spod niej wystaje fioletowy materiał z błyszczącymi srebrnymi gwiazdkami, a na samym spodzie mamy błękitną siateczkę, która ozdobiona jest brokatem. Na nogach lalki widzimy fioletowe rajstopy, są one oczywiście zrobione z plastiku. Widnieje tutaj motyw rombów, a na samym dole mamy szałowe buty w kolorze szarym. Są to półbuciki ozdobione różowymi gwiazdkami z przodu. Zapinane są one wokół łydki. Dodatkowo z tyłu mamy coś na wzór kolców. Pod bucikami znajdziemy ciekawy symbol, który możemy wykorzystać jako pieczątkę. Wszystkie elementy oraz akcesoria możemy zdejmować. Również ciuszki da się ściągnąć. Mamy tutaj spódniczkę na rzep, na gumeczkę oraz ściąganą bluzeczkę. Twilight oczywiście potrafi ruszać głową na boki, w przód i w tył. Jej ręce możemy podnosić w górę, a także w przód. Nie zginają się one jednak ani w łokciach, ani w nadgarstkach. Możecie też zobaczyć, że rączki i jej dłonie są naprawdę bardzo drobne, zwłaszcza w porównaniu do dosyć dużej głowy. Nogi również są mało ruchome, możemy nieco poruszać nimi w biodrach. Nie mamy tutaj zginanych kolan, ale dodatkowo mamy stopy, co nie zawsze zdarzało się w serii z Hasbro. Jestem przekonana, że Twilight Sparkle z serii Rainbow Rocks spodoba się wszystkim fankom My Little Pony i serii Equestria Girls. Oczywiście Twilight prezentuje się szałowo, faktycznie wygląda jak gwiazda rocka. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany strój, kilka dodatkowych akcesoriów. Makijaż również wskazuje na to, że dziewczyny będą naprawdę członkami zespołu. Podobają mi się buty, podoba mi się całość tego stroju. Oczywiście mamy też piękne włosy do czesania. Niestety w zestawie mamy dosyć mało akcesoriów, nie mamy nawet szczotki. Dodatkowo lalki nie są zbyt ruchome. Nie zginają rąk ani w łokciach, ani nóg w kolanach. Oczywiście przypominają one swoją postać kucykową, mamy tutaj odpowiednią kolorystykę, ale myślę, że kształt twarzy jest troszeczkę przesadzony i czoło jest po prostu za wysokie. Ja lalkę oceniam na
4 gwiazdki. Was zapraszam do oglądania moich kolejnych recenzji, a także komentowania filmików. Do zobaczenia!